Patrzcie, podniosłem łopatę i widzę jakąś kulkę. Janczar czy nie? Janczar czy nie janczar? Janczar. Znowu to samo. Powiem wam, ale jest nie jest za ciepło. Jest na bluzę idealnie, tylko ja się po prostu przez takie krzaki przedzierałem. Później wam pokażę. A tu póki co chyba mam pierwszą krągłość. Ładnie to biło. Kurde, jest mnóstwo śmieci, to jest nowe miejsce. Dobra, co to jest? Kurde. Czekajcie chwilę. No tak, moneta to było, ale powiem wam, co? W życiu nie wiem. Zmielone jak. W ogóle jest tu maksymalny śmietnik. Maksymalny. Począwszy od tych worków wszystkich. Jakichś takich, o, szkła wszystkiego. No, masakra. Także nie spędzę tutaj dużo czasu. W ogóle chyba się nawet z wami nie przywitałem, także witam się z wami, moi widzowie kochani. Bo mam chyba następny kawałek jakiejś krągłości, o. Dlatego się włączyłem, ale co to jest? Co to? Coś purchlem obrośnięte. Jakby guzik, powiem wam. Znowu muszę was poprosić o chwilę. Dobra, to coś to znowu była moneta. Ale nie jestem w stanie po prostu określić nawet jaka. Tym razem coś lepszego będzie na pewno. Ale dalej chyba PRL. Ja pierdzielę. W ogóle pozdrawiam cały batalion. Stowarzyszenie Jarka, Konrada i resztę. A tutaj mamy co? 50 groszy z PRL-u. Ale kurde, myślałem, że już kwenol chociaż wyskoczy. A tu mamy. Kurde, ja nie widzę. Przepala w słońcu, ale 84. Pozdrawiam wszystkich. No i do następnego dołka. Dobra, zobaczcie. No to wracam. Ktoś mnie pytał ostatnio, nie tyle co z tym śmietnikiem, tylko gdzie jest ten śmietnik tam ze starego mojego filmu. No jest tu, tylko że tak się stało, że po prostu tady część drzewa się oderwała centralnie na to miejsce, gdzie właśnie tutaj było taka akumulacja tego. No i teraz tak to wygląda. Niemniej widać jeszcze jakieś te kawałki talerzy różnych różności. Wracam sobie w takie jedno miejsce, ale po drodze mam tu sygnał. Gdzie to jest? I widziałem jakąś krągłość, powiem wam. O, tu jest, patrzcie. Ja pierdzielę, będzie moneta czy nie? Jest moneta, jakaś grubsza. 2 złote. Ja pierdzielę. No kurde, myślałem, że fenol będzie. 2 złote. Myślałem, że to Weimar, złoto Weimaru. Dobre i 2 złote. Tylko że sprawdzę jeszcze to miejsce. Dobra, nie ma, tylko chyba te 2 złote.
kiedy władca kamieni chce nabrać wody i sprawia mu to problem, to co robi? Nie wiem, czy tutaj kawałek jakiejś biżuterii, czy to był jakiś taki mały od zamka diabąk, nie wiem. W każdym bądź razie wiem, że tam grzmi i może mnie zlać zaraz, a jestem od samochodu kawałek, powiem wam. Patrzcie, podniosłem łopatę i widzę jakąś kulkę. Janczar czy nie? Janczar czy nie Janczar? Janczar? Nie, nie Janczar. Co to jest? Co to jest, kurde? O, jeszcze się świeci. Kurde. Co to jest? No ale sygnał też był taki, powiem wam, rwany. Ale zdawało się, że coś dłuższego jest. Nie. No taka kulka, powiem wam. Jest to bardzo ciężkie. Ciekawe z czego to. No i po janczarze, nie janczarze. Mam w końcu jakąś krągłość. Tylko zobaczyć, czy to moniak jest. Jest moniak stuprocentowo. Tylko jaki. No i co ja mogę mieć? Jak cesarstwo, to co? Przeważnie dyszki wpadają. Po takim ID. Ale jest fenol i bez fenola nie wracam. No, po takim ID mogłem się spodziewać, że to będzie dycha. Ale i tak się cieszę, powiem wam, bo tak, o, mam fenola, mam z PRL-a, mam współczesne 2 złote. Trochę tego tam było, nie? No, aż się dziwię, że tu wyszło, chociaż ja, czy ja się jeszcze powinienem czemuś dziwić, powiedzcie mi? Chyba nie. To są, widzicie, tak zwane wnyki. Ktoś tu też zakładał, tu jest pętla taka, widzicie? I ta pętla miała się zwierzęciu zacisnąć na nodze i miało tak sobie po prostu zdechnąć w męczarniach, albo no wiadomo, o co chodzi. Także dobrze, żeś to zostawił miedziane. No i chyba dawno to już było, powiem wam, bo to no miedziane to wiadomo, komu się przyda. Powiem wam, że nieraz to nawet zaletą jest, że tu już jest tyle liści i tak przyciemnawo, bo to raz, że jest chłodno, jak jest gorąco, wiadomo, w cieniu. Dwa, że to niskie poszycie, zobaczcie, tak jak tutaj. To już zeszło praktycznie do ziemi, zgniło co nieco, bo to co miało światło, to wygląda tak, a to co nie ma światła, wygląda tak. Czyli są miejsca, których nie można było wcześniej chodzić, a teraz na przykład można. A tutaj, powiem wam, mam taką ciekawostkę. Kto wie, co to było? No to była kosa. Znalazłem ją tutaj. Ale to tylko w ramach takiej. O. Sygnał ideał. Sygnał ideał. Na takie coś. Co to jest?
Kurde, shuriken tego. Mysiora polnego albo leśnego. Ja pierdziel. Tutaj był ten ładnie zachowany mauzerek. Łuseczka. No, ładnie, powiem wam jak. Nie przygniecione, nie, nic się nie działo z nim tak jakby. Ale to taki tylko pokazuję wam, żeby wam powiedzieć, że było to co było. Że ja już kończę po prostu. Tutaj wpadło mi gdzieś srebro, pamiętam. Bokiem, ale tu tylko bokiem można iść takie na krawędzi tego spadu, gdzie tam strumyk jest. Bo zobaczcie co tu się dzieje, nie? No. To nawet nie chce się komentować tego w jakiś sposób. O, taka bateria, to ja pamiętam bardzo dawno było. Elektron, ja pierdzielę. No, także mówię, było to co było. Jeszcze przy okazji powiem wam, że od trzech filmów staram się nie zapomnieć, żeby pozdrowić Marcina Piasta, mojego widza. Więc Marcin, pozdrawiam cię, w końcu mi się udało. Powiem wam, że człowiek nie myśli o takich rzeczach i zapomina, nie? Ja myślę o was wszystkich, o moich widzach, nie? Także kto by tam chciał, to mogę pozdrowić. Wszystkich się nie da, bo teraz jest dużo, ale powiem wam, że jest takie grono fajne, które... Nie będę w ogóle patrzył na ten śmieci. Jest takie grono tych stałych. Ja nawet często zastanawiam się, czy ja wam tego samego nie odpowiadam w komentarzach, żeby to głupio nie wyglądało. Staram się zawsze jakieś zmieniać te komentarze. Bo takie siema, cześć i pozdrawiam, to wiecie, nie? Takie... Ale dobra, nie o tym. Także mówię, było to co było dzisiaj. Kilka tam monet wpadło, nic więcej ciekawego, powiem wam. Trochę tam miedzianego złomu. No i tyle. I nie przedłużam, raczej może... będzie z tego jeden odcinek taki przegadany przeze mnie. Teraz jest naprawdę ciężko. No, także pierwsze to miejsce tam nie wypaliło. Niestety musiałem wracać na stare, jak to, że tak powiem, na stare śmieci. O. I tyle, ale tu też coś wpadło, także naprawdę już nie przedłużam. Dziękuję wszystkim za to, że dobrnęliście do tego momentu. Gorąco was pozdrawiam i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Cześć.